Witajcie na moim kanale. Ostatnio nagrywałem dla was shortcika związanego z Top Balance magazynu LFP. Nie udało się tego zrealizować na 100% i kontynuuję po raz drugi. Jak widać na podłączonym do JKBMS-a telefonie wszystkie ogniwa są już na końcówce naładowania. Zmieniłem napięcie ładowania na 3,65. Takie mamy parametry na BMS-ie. Ładujemy tutaj z napięciem 58,35-36 V. Bardzo mały prąd płynie w tym momencie przez magazyn. Oczywiście słońca już nie ma. Ładowanie odbywa się z sieci energetycznej operatora. Falowniki w trybie bypassu. Magazyn jest zluzowany tak, by balansowanie odbyło się na tip. Zobaczymy, jak po takim balansie będzie zachowywał się ten magazyn, jak będą pracowały ogniwa. Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Jak widzicie, albo raczej widzieliście po moich filmach, przed montażem tego magazynu nie robiłem połączenia równoległego ogniw w celu ich wyrównania ich potencjałów. Jedyne, co ja wykonałem, to pomiar wszystkich ogniw, podkreślam, miernikiem o dość dużej rozdzielczości pomiaru. Napięcia na nich przed złożeniem były bardzo równe. Wiadomo, przychodzą one naładowane gdzieś do 60%. Także charakterystyka ogniw LFP w pewnym zakresie pracy napięciowej uniemożliwia dokładną weryfikację pojemności tego ogniwa. Natomiast ja zdecydowałem się na złożenie tego, ponieważ stwierdziłem, że po to jest balanser BMS, albo raczej po to jest balanser w BMS-ie, żeby zrobił tą robotę za mnie, żebym ja nie musiał poświęcać czasu i energii na to, żeby wyrównywać te ogniwa. Jak widzicie, proces powoli ma się ku końcowi. Za chwilę delikatnie zwiększę napięcie. A teraz po tym krótkim monologu pokażę wam, w jaki sposób wykonuję ten top balance. Jak widzicie, wyświetlacz magazynu 100%, napięcie 58,3 V, połączenie na żabki, a tu, drodzy widzowie, konstrukcja moja i już wam tłumaczę, o co w tym wszystkim chodzi. Mamy tutaj prostownik i zasilacz laboratoryjny, taki regulowany. Te dwa urządzenia są ze sobą spięte szeregowo, tak by podbić napięcie i kolejno zasilają one tą przetwornicę,
którą tu widzicie. Jest to przetwornica od 8 do 60 V na wejściu i na wyjściu ma do 80 V. Fajna przetwornica, niby 1200 W obciążalności mocowej. Mamy tu potencjometr do regulacji napięcia wyjściowego, potencjometr do regulacji prądu, ponieważ możemy ją fajnie ograniczyć również prądowo, i kolejny potencjometr, który służy, jest to taki rodzaj zabezpieczenia napięciowego. Gdyby napięcie na wejściu spadło poniżej jakiegoś poziomu, to możemy właśnie wyregulować tym potencjometrem ten poziom. Po prostu przetwornica się wyłączy, zatrzyma, jakkolwiek to nazywa. Później dalej tymi przewodami, które tu wychodzą, do nich wpięte są właśnie sondy od miernika, który nam tu pokazuje, jakie napięcie wychodzi z przetwornicy. Takie. I dalej tu mamy dwa przewody, biały i niebieski. I te dwa przewody idą właśnie, są to te żabki zapięte na wyjścia z magazynu. I tak odbywa się top balancing. Oczywiście przed tym całym procesem akumulator, magazyn został naładowany na full. Tak był ładowany przeze mnie. Tak kontrolowałem proces ładowania, żeby BMS nie musiał odcinać ładowania. Mianowicie zmniejszałem stopniowo w trakcie ładowania napięcie i kontrolowałem poziomy. Także już balansowanie było realizowane z energii ze słońca, natomiast nie udało mi się tego zrealizować do końca. Musiałem posłużyć się tym moim stworzonym przeze mnie układem właśnie z tą przetwornicą. Także tak właśnie robię top balancing i top balancing powolutku zmierza ku końcowi. Za chwilę delikatnie zwiększę jeszcze próg napięciowy. I to tyle. Udało się ogniwa zbalansować bez większej ingerencji. Jestem zadowolony. Po tym czasie pracy, a mamy tutaj, jak widzisz, czas pracy 10 dni, 16 godzin, 23 minuty. Muszę przyznać, że ogniwo, albo raczej magazyn w technologii LFP, zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie. W stosunku do kwasu ta litowo-fosforanowo-żelazowa technologia zachowuje się zdecydowanie lepiej. Jest bardzo stabilna napięciowo pod obciążeniem, co jest bardzo dobre dla falowników, ponieważ wcześniej, kiedy tu widziałeś magazyn kwasowo-ołowiowy na regale, którego już tu nie ma, moje falowniki w późniejszym już okresie użytkowania fotowoltaiki, mam na myśli po zakończonym dniu, kiedy akumulator już ulegał stopniowemu rozładowywaniu, występowały bardzo duże spadki napięcia na wyjściu z przetwornic, z inwerterów tych falowników. I nie podobało mi się ogólnie to zjawisko. Jedynym sensownym rozwiązaniem na to byłoby dołożenie kolejnego zestawu akumulatorów, ale pchanie się dalej w akumulatory kwasowo-ołowiowe w dzisiejszych czasach, gdzie LFP są zdecydowanie tańsze, to już jest zły pomysł.
mimo że kwas jest dobry, nadal tak uważam, ma swoje zalety w stosunku do LFP. Między innymi to, że kwas można trzymać na zewnątrz i za dużo mu się nie stanie, o ile jest naładowany. Oczywiście można go rozładowywać i ładować, jak jest zimno na dworzu w trakcie dużych mrozów, czego niestety nie można robić z tą technologią. Także kwas to jest taki uniwersalny, ale ma niestety bardzo duże spadki napięcia i to jest jego właśnie bardzo duży minus. Tu nie występują te spadki. Tak jeszcze mi się napatoczyło na język, że można byłoby w kwasie zniwelować spadki napięcia poprzez słuchaj, jak masz akumulator trakcyjny, który składa się z 24 ogniw, możesz dorzucić sobie 25 ogniwo i zamiast nominalnych 48 V będziesz miał 50 V. I to już jest lepsze rozwiązanie. Tylko problem jest taki, że akumulatory trakcyjne i ich obudowy nie występują w ilościach po 25 sztuk. Przeważnie są to 12, 24 sztuki ogniw albo i więcej. Trzeba byłoby je postawić po prostu luzem, takie ogniwa, i połączyć bez takiej obudowy, która uważam, że jest fajnym rozwiązaniem z baterią. Także ja przekonałem się już do nowej technologii. No i rozmiar. Słuchaj, tu jest 15 kWh, tak? 15 kWh jest w tej skrzynce. Ta skrzynka waży, słuchaj, 140 kg. Ona jest malutka, czego niestety nie można powiedzieć o tej technologii. Tu każde ogniwo, każdy akumulator, przepraszam, waży w granicach 35 kg chyba, jak dobrze pamiętam. A ich tu mamy 12. No to sobie policz, jaka tu jest masa. I można powiedzieć, że tu jest zgromadzona ta sama ilość energii, z tym, że jak będziemy szarpać kwas mocno, obciążać go dużymi mocami, to niestety nie wyciągniemy z niego tych 15 czy 16 kWh. On nam odda na przykład 13. Mówi nam o tym nawet ta tabliczka, która się tu znajduje. Mamy 144 amperogodziny w prądzie C20, 114 amperogodzin w prądzie C5. Tu to nie występuje. Tu możemy obciążyć ten magazyn prądem 0,5C, czyli połową dostępnej pojemności, i rozładować go w 2 godziny, czyli wyciągniemy z niego, on nominalnie ma 14,3 kWh, więc w 2 godziny wyciągamy z niego 14,3 kWh. A w rzeczywistości na tą chwilę jest to jeszcze więcej, ponieważ jak wiadomo, ogniwa LFP, które są nominalnie oznaczone przez producenta jako 280 na przykład, one mają 300 amperogodzin na początku. Z takim zapasem są. I wszyscy dobrze o tym wiecie. No, także sprawdźmy jeszcze raz na telefon, jak on tu wygląda.
jak ten balans zachodzi. I tyle. No miałem nagrać krótki film, zrobił się znowu dłuższy. Sorry, memory, tak to wygląda. A w kolejnym filmie pokażę Wam coś fajnego. Pozdrawiam z warsztatu. I hej!